Dzień dobry, cześć i czołem. Dzisiaj jest sobota, 28 dzień października 2023 roku. I jesteśmy na stacji Żywiec. Tutaj jest E75003. Makatowic. My to wsiadamy i jedziemy do Katowic. I my dzisiaj jedziemy do Poznania. Jesteśmy na stacji Katowice. Mamy tutaj jeszcze godzinę czasu. O godzinie 6:14 odjeżdża nasz pociąg Intercity Spodek, który, jak się dowiedzieliśmy, jest taki pełny, że nie ma już na niego miejsca. Peron pierwszy, tor drugi. Tychy lodowisko Gliwice. Idziemy zobaczyć. Czyli... Czyli to jest pociąg do Gliwic i stąd pojedzie nasz spodek Sydonika. Czyli spodek się podstawi około 5:55. Nie, bo może stawić się. A jednak tu się podstawi nasz spodek. Tu stoi M57AKS. 224 do tych lodowisko, który odjedzie za jakiś czas. A tu stoi N57KM 3001 do Gliwic o 5:50. A my idziemy się schować, bo na razie tu nic nie ma. Jak przyjedzie Intercity jakiś, to bo nagramy. Albo jednak nagramy jeszcze pociąg do Raciborza, który się zaraz tu podstawi. Przynajmniej powinien. Wow. No nie wiem. Było powiedziane, że przejdzie lokomotywa, ale jakoś tej lokomotywy nie widzę. Dojeżdża pociąg ze stacji chyba Racibórz albo Rybnik do stacji Oświęcim. Nie, ze stacji Władysław Śląski. O, jedzie. Jedzie to Cusik. Uwaga, co to będzie? ET22-408, CTL Logistik. Dostał. Wjeżdża pociąg Express Intercity Gryfin Wysocki ze stacji Bielsko-Biała Główna do stacji Gdynia Główna. E160027. Wagon restauracyjny. Wjeżdża pociąg TLK Roztoczy ze stacji Bochumin do stacji Lublin Główny. EU 07341.
No i wjeżdża Hutnik, było znowu zamieszanie, ludzie wsiadali do Wysockiego, myśląc, że to Hutnik, wysiadali, no duże zamieszanie, duże, duże. Dwa składy w krótkim odstępie do Gdyni z tego samego toru. ED160R23. Idziemy na peron pierwszy, zobaczyć co jedzie na Żywiec. Żywiec. O. Co zobacz? 94805 EN76002. A my idziemy na naszego spotka, który już się podstawił. Idziemy na spotka. Na peron numer 2. Spodek ma, nie ma mieć ani jednego miejsca wolnego, więc no tak średnio. Dobrze, że mam dwa miejsca przy oknach. To jest najlepsze. Więc wchodzimy. Czekaj. No tu jest nasz spodek. ED74005. Czwarty. No dobra, to wejdź. Dobra, wejdź. Dobra. Sobie Przejdziemy się po składzie. Tak wyglądają siedzenia. Idziemy. Jeszcze pamiętam, jak byłem taki mały, że ledwo dotykałem. O. Pięknie napisane. Stopień. A my idziemy dalej. Jak się siedzi? Tak. Jesteśmy na stacji Kluczbork. Mamy 4 minuty postoju. Tam robią z wagonami. Stoi 3 minuty. A którą mamy? Wybo. A u ciebie, Madias? 4. 4? Tam stoją. Więc zaraz jedziemy. A, pan. Zjeżdżamy ze stacji Kępno. Tutaj będzie na dole przebiegać linia, może być nie widać. Ale... To ten dół nawet jest większy niż ta góra. No, już możemy to przyjechać. Następna na stację Ostrzeszów. Później Ostrów Wielkopolski. Nie, później chyba Pleszew. Później Ostrów Wielkopolski, Jarocin i tyle. Jarocin. A i miejsce byłych zakładów naprawczych taboru kolejowego porośnięte. Koziołek. Poznań Główny, Lublin Główny. Ulica Koziołek. Szanowni Państwo, zbliżamy się do stacji końcowej Poznań Główny. Osobom wysiadającym przypominamy o zabraniu bagażu i rzeczy osobistych oraz zachowanie ostrożności. Dziękujemy za podróż z PKP Intercity. Życzymy udanego pobytu. Do zobaczenia. W stacji Poznań Główny można się przesiąść do pociągu w kierunku Łodzi Fabrycznej, Zielonej Góry Głównej, Gorzowa Wielkopolskiego, Gdyni Głównej, Szczecina Głównego, Wrocławia Głównego, Zwolszynka,
sprzedających się prosimy o zwrócenie uwagi na komunikaty stacyjne. No i tutaj mamy EU160-015, obsie, który jeździł koleją. Fartnęło się nam. Czekamy na jego odjazd. Odjeżdża pociąg Intercity Strzelecki ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Zielona Góra Główna. EU160-015. No. Tu stoi pociąg Mamry. Tam jedzie tramwaj, szóstka. Stoi Mamry. Komotywą EP07-1062 i już chyba odjeżdża właśnie, więc czekamy na jego odjazd. Odjeżdża pociąg Intercity Mamry z EP07-1062. Nie zdążylibyśmy to, co taki widok będzie. Pociąg osobowy PKK1 do stacji Powieciska przez stację Lechowiec Biskupice Wielkopolskie. Stoi na torze 14. Czemu jedynie jest? Przedostatnia sobie słyszę. Dziwne, jedynka w środku. No właśnie. Zadamy do ciebie. Ta stacja jest jakaś trochę dziwna, bo jakby te perony są tak dziwnie poustawiane, że tego się nie da tu ogarnąć. No chyba, że się tu mieszka. O, tu można sobie zobaczyć ten. Można sobie zobaczyć. No więc idziemy na peron. My idziemy na peron. No czwarty. Nie, czwarty. Wjeżdża pociąg Berlin-Warszawa Express ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Berlin Hauptbahnhof. Nie widziałem numeru. Jedzie tramwaj. 14. Wjeżdża opóźniona 20 minut Intercity Mewa ze stacji ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Świnoujście. EU160-006. Jedź! Świnoujście, Warszawa Gdańska! Zaś w środku! A tu stoi elf N76043. Wjeżdża pociąg Regio, chyba Kłodawka, ze stacji Kostrzyn do stacji Poznań Główny. Jedzie z Pomesz. Ale się tulna. Mogłaby być, tylko że lubuskie pani marszałek, pani Polak wolała dać pieniądze na lotnisko w Babimoście niż na pantografy.
A co by pomogło na tej trasie? Bo prawie 80 km jedzie na bezdrucie. A wiecie, jaki to jest normalnie skład? Dwuczłonowy. Hybryda, WEHD. Nie, to jest zwykłe. WEH jest hybryda. No. A D to jest... No i w końcu widzimy ich, raz żeśmy się spotkali w Katowicach. Proszę bardzo. Max. Pozdrawiamy, Jacek też jest z nami, o Kuba, Paweł, także i idziemy do nastawni, bo pada. Idziemy? Idziemy. Proszę, trzymaj. Lecimy. I tu widzimy już budynek nastawni. Dzisiaj otwarte, więc mamy nadzieję, że uda się nam u góry zobaczyć. Cała grupa gdzieś uciekła. O, tam widzicie, pada. Szybko sobie idziemy i zaraz zobaczymy, co nas czeka. O, idziemy. Widzicie, chodzimy. Tam. Dobra. O, pierwszy akcent kolejowy. Jedzie Miechowita. EP07-1064. Miechowita, Zamojski. O, już można wyjrzeć. Zamojski czy połączony? Zamojski, Miechowita. Wąbrowie, jak zrobili, to... Powiedzieli, to na Wąbrowic to na początku jeździ. Czekaj. Okay. O! Jeden w jedną stronę, drugi w drugą. Świnoujście, Białystok bez Warszawy. O, jeszcze Berlin Warszawa Express. To jest najgorszy pociąg, bo on jedzie chyba 16 godzin bez warstwu. Nie, to jak zgadania. To ma. O, Max. O, dzień dobry. O, także. Struko. No i jeszcze. Osoba, która z nami najwięcej podróżuje. Byłem w tym Gorzowie, no i właśnie sprawdzałem bilet, a była taka promocja. Bilet gorzowski ma złote 30 kosztował na pociąg. No i to jest fajna promocja. W internecie nie mogę się sprzedają na ten region. A, tu zobaczcie. Peron 9, peron 8. O właśnie. I teraz wszystko zależy, kto gdzie jest. Na 8 i na 9. A w tej sytuacji? O. Można tak stanąć? A. Każdy sobie wybiera, jaki peron chce. To zależy, gdzie jedziesz.